the gate. I can feel the sunny day. There's a joyful girl dancing in my head. I am beneath the gate. Międzynarodowego Turnieju, 12. Międzynarodowego Turnieju Halowego z Jedzenia Mołotera. Witam serdecznie przede wszystkim tych młodych zawodników, którzy się będą tutaj zmagać na naszym parkiecie. Wszystkich kibiców i zebranych na tym serdecznie witam i drugi dzień naszego turnieju uważającego za nas. Dziękuję. Przyjechaliśmy z Lubina, jesteśmy z Akademii Zagłębia Lubin. W dniu wczorajszym rozpoczął się turniej Silesian Cup. W dniu wczorajszym wygrała rocznik 2007, drużyna z naszej Akademii Zagłębia Lubin. W tamtym roku również byliśmy na tym turnieju z rocznikiem 2006. Udało się ten turniej wygrać. W tym roku po cichu liczymy, że może się to uda po raz drugi. Natomiast bardziej zależy nam na fajnej grze, pokazaniu się na prestiżowym, międzynarodowym turnieju, jakim jest na pewno Silesian Cup, który odbywa się tutaj w Świdnicy. Tomasz Ciastko, jestem trenerem młodych piłkarzy Rodła Opole. Przyjeżdżamy na turniej Silesian Cup już kolejny rok z rzędu, praktycznie w każdych rocznikach. I turniej jest bardzo fajnie zorganizowany, jest wysoki poziom sportowy, dlatego z chęcią przyjeżdżamy, jak mówię, w każdym roczniku. Wczoraj 2-7 był, dzisiaj 2-8, jutro przyjeżdżamy z 2-9. Także mam nadzieję, że będziemy utrzymywać kontakt tutaj z gospodarzami jak najdłużej i będziemy korzystać z tego typu turniejów. Thank you.
good afternoon. Spending on my own with a TV and the phone. My aware of that it's wasted time. My queen stuff what I do. Jesteśmy z Bytomia i gramy fajny turniej i mi się zdaje, że będzie dobrze. Paweł Lewicki, UKS Sząbierki Bytom. Jesteśmy pierwszy raz tutaj na turnieju w Świdnicy. Uważamy, że turniej jest organizowany wzorowo. Cieszymy się, że możemy tu być i brać udział w tym turnieju po raz pierwszy i mam nadzieję, że to będzie fajna lekcja futbolu dla naszych zawodników i dla wszystkich tutaj zgromadzonych. Zapowiada się dobry turniej. Drodzy Państwo, kochani uczestnicy naszego turnieju, już zapraszamy finałowe zespoły, żeby zostały na parkiecie.